Miałyśmy tu wywiad z panią Gosiewską, to żona. Człowieka, co zginął, nie ma go wśród nas, nie ma, nie ma. To musi człowiek być szczery, prawdziwy, który nie kłamie, który nie jest debilem, że jak ktoś się zdenerwuje, to nagle wymyśli jak Mareczek w historii, że jak ty się nie odezwała, bo dzwoni jak ja spałam. Litka mówi, królowa śniegu, śpi teraz, śpiąca królewna, śpi z królewiczem. Czego będziesz budził? Nie obudzę. Nagle wymyśli jakąś historyjkę bzdurną, a nieprawdziwą, że przyszło awizo, że przyszło nie wiadomo co, albo że były cztery kurczaki do zjedzenia i on to zjadł sam. I ktoś wymyśli, że rozdał, że wie, że było, a nie ma, jak to się mówi. To niestety tak, jest są owoce u tych moherów. Gdy on pochodzi z Karczewian, potem mówi, że to od Polska, a potem mówi, Warszawy. Ja mówię, no i niech z Nowego Jorku będzie, bo to i tak nie jest ani Nowy Jork, ani Londyn, ani Anglo, Ameryka. Drodzy Państwo, kończymy audycję aktualności dnia. Ani jest nic, godzina 14. Jedno wielkie faryzejstwo, groby powielane. Dlatego my, proszę Państwa, raczej chcemy ukoloryzować wszystko, ukoloryzować w kolorach opadać. Z Państwa doma gości Radio Maria. W naszym programie Czas na Wiadomości. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie świetnie funkcjonuje i wypełnia swoją rolę, powiedział prezydent Andrzej Duda. Szef państwa polskiego wspólnie z prezydentem Niemiec Joachimem Gaukiem odwiedzili kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu. Polski prezydent zaznaczył, że jednostka bardzo dobrze funkcjonuje i jest coraz lepiej przygotowana do wykonywania zadań związanych z realizacją postanowień szczytu NATO w Newport oraz w Warszawie. Zaznaczył, że funkcjonowanie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jest modelowym przykładem współdziałania państw. Dla mnie to jest taki właśnie wyraz dobrego sąsiedztwa i ogromnie się cieszę z tego, że na koniec tego roku 25-lecia tu w Szczecinie, w tej jednostce spotykamy się z panem prezydentem, rozmawiamy o tym, jak ona funkcjonuje, rozmawiamy o tym, jak dobrze wygląda dzisiaj współdziałanie Armii Polskiej i Armii Republiki Federalnej Niemiec i rozmawiamy także o przyszłości, o tym, jak tą współpracę rozwijać. Ona dzisiaj toczy się na całym szeregu płaszczyzn, między innymi właśnie tutaj w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie ma odpowiadać na zagrożenia, jeśli pojawią się takie na tzw. wschodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier. Korpus jest jedyną netowską strukturą posiadającą konkretny obszar odpowiedzialności oraz obowiązki i zadania operacyjne w tym regionie. Zmiany w systemie edukacji są dobrze przygotowane i będą uchwalone do końca roku, uważają politycy i samorządowcy PiS-u. Na konferencji z udziałem warszawskich samorządowców wiceszefowa Sejmowej Komisji Edukacji poseł Marzena Machałek wskazywała, że zapowiadana reforma to klucz do dobrej przyszłości młodych Polaków i rozwoju Polski. Planowane zmiany od dłuższego czasu wywołują niepokój u części środowiska nauczycielskiego. Reforma jest dobrze przygotowana, a nauczycielom nie grożą zwolnienia, uspokajali w Sejmie Warszawskim samorządowcy. Grzegorz Chlebowicz, wiceburmistrz warszawskiej dzielnicy Żoliborz, wskazywał, że wątpliwości dotyczące reformy są podsycane sztucznie i politycznie. Te wątpliwości, te animozje, te zarzuty są sztucznie i politycznie udramatyzowane. Na Żoliborzu budujemy nowy zespół szkół, szkołę podstawową na ulicy Anny German, zespół przedszkolno-żłobkowy na ulicy Rydygiera. Nie ma obawy o bezrobocie w środowisku nauczycielskim. Tworzymy nowe miejsca pracy, tworzymy nowe szkoły. Wydaje mi się, że te sztuczne udramatyzowanie naprawdę szybko zgaśnie wtedy, kiedy rozpoczniemy już realną pracę w dzielnicach. Kiedy jest dobra wola, nie ma żadnego problemu z przygotowaniem reformy, oceniła poseł Marzena Machałek.
samorządy i samorządowcy przygotowują się do reformy edukacji i tam, gdzie jest dobra wola, to przebiega to bez zakłóceń. Mamy tutaj jasne przykłady, że ta reforma ratuje szkoły i że jest oczekiwana nie tylko przez samorządowców, ale przede wszystkim przez dzieci i rodziców. Źle się dzieje, kiedy władze Warszawy, Warszawa jest tego jaskrawym przykładem, zaczynają angażować się zamiast w dobro szkoły, w dobro dzieci, na rzecz dobra nauczycieli, angażują się w grę partyjną i próbują buntować rodziców do zmiany, którą to rodzice bardzo mocno oczekiwali. Reforma edukacji zakłada wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum oraz 2-stopniowych szkół branżowych. Gimnazje mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby wejść od przyszłego roku szkolnego. Prace nad projektami ustaw dotyczącymi nowej reformy oświaty parlament rozpocznie jutro. Przed sądem wyższej instancji w Toronto rozpoczyna się dziś rozprawa apelacyjna Mary Wagner. Kanadyjska obrończyni życia walczy, aby sąd uznał, że poczęte dziecko jest człowiekiem. Apelacja dotyczy sporu o wykładnię kanadyjskiej konstytucji. O sprawie napisał nasz dziennik. W ustawie zasadniczej zapisano, że każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa i nie może być ich pozbawiony. Jednak kanadyjskie prawo pozwala na mordowanie dzieci w łonach matek. Natomiast wolno ratować życie tego, komu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, dlatego apelacja ma znaczenie dla ochrony dzieci poczętych. Mary Wagner jest ofiarą dyktatury relatywizmu, wskazuje europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Ona walczy w sytuacji, kiedy świat się od niej odwrócił, tylko obrońcy życia stoją po jej stronie. Ale nie chodzi o to, żeby uniknąć cierpienia dla sprawiedliwości. Chodzi o to, że każdy sukces Mary Wagner będzie zwiększał bezpieczeństwo nienarodzonych, będzie zwiększał bezpieczeństwo najsłabszych w Kanadzie. Każdy jej sukces będzie osłabiał kontrkulturę śmierci. Dlatego zachowując największy podziw i wiarę w to, że jej cierpienia, one też służą sprawie, bo jedno jest pewne, Bogu bardziej potrzebne są takie cierpienia niż kariery wielu polityków, ale wiedząc o tym, musimy jednocześnie robić wszystko, żeby sprawiedliwość w jej państwie, nawet mimo wszystko, że to jest sprawiedliwość pogrążona w relatywizmie, niech będzie niekonsekwentna, żeby stanęła po jej stronie. Działacze pro-life i rodzina Mary Wagner zachęcają do modlitewnej solidarności z Mary, szczególnie w dniach trwania rozprawy do 2 grudnia. Chodzi też o to, by modlitwę Anioł Pański ofiarować w tej szczególnej intencji, aby człowieczeństwo dzieci poczętych zostało uznane przez kanadyjski sąd. Rozprawa przed sądem wyższej instancji w Toronto potrwa do piątku. Jutro w Mińsku spotkają się szefowie dyplomacji grupy normandzkiej Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Rozmowy będą poświęcone konfliktowi w Donbasie. Niemiecki MSZ studzi jednak oczekiwania. Zarówno intensywne rozmowy przygotowawcze w minionych tygodniach, jak i publiczne wypowiedzi przedstawicieli stron konfliktu nie pozwalają niestety mieć nadziei na sensacyjny przełom podczas spotkania w Mińsku, zaznaczył rzecznik niemieckiego MSZ-u. Zdaniem Berlina strony konfliktu okopały się na swoich politycznych stanowiskach i najwidoczniej nie są w stanie przerwać strzelania. Niemiec niemal codziennie liczba naruszeń zawieszenia broni przekracza 1000 przypadków, zaznaczył rzecznik MSZ-u. Zapewnił, że strona niemiecka będzie nadal zabiegać o realizację porozumień z Mińska. A od początku konfliktu w Donbasie zginęło ponad 9,5 tysiąca osób. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat nowy nacjonalizm gospodarczy. W programie gościć będą profesor Artur Śliwiński, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego i Zbigniew Modrzejewski, ekonomista i przedsiębiorca. Początek rozmów w Radiu Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maria o 21.30. Drodzy Państwo, coraz bliżej do obchodów 25. rocznicy powstania Radia Maria. W związku z tym przekazujemy kilka informacji dla tych, którzy wybierają się na nasze uroczystości do Torunia, zwłaszcza dla organizatorów. Tak jak w ubiegłych latach, uruchamiamy specjalny telefon dla zgłoszeń dotyczących nadania numerów autokarom oraz dla uczestników procesji z darami. Prośba, aby do procesji z darami zgłaszać tylko 2 osoby. Zgłoszenie przyjmujemy pod numerem 56 610 81 22. Powtórzę, 56 610 81 22 do czwartku 1 grudnia w godzinach od 9 do 18. Powtórzę jeszcze raz, 56 610 81 22.
Prosimy o niezwlekanie z naszą prośbą, ponieważ z powodów organizacyjnych nie będziemy przyjmować zgłoszeń w Toruniu. Organizatorom przypominamy również o przygotowaniu dla pielgrzymów informacji z numerem telefonu do kierowcy lub organizatora i przyporządkowanym numerem autokaru. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia 3 grudnia w Toruniu na obchodach 25. rocznicy powstania Radia Maryja. Zapraszam Państwa do wspólnej popołudniowej modlitwy z liturgii godzin, a oto informacje dotyczące numerów stron, na których odnajdziemy poszczególne części naszej modlitwy. Tom pierwszy liturgii godzin, Adwent, hymn rozpoczynający się od słów Stwórco potężny wszystkich rzeczy, strona 145. Natomiast psalmodia, strona 146 i poniedziałek pierwszego tygodnia, psalmy na stronie 610 i strona kolejnych antyfony, tak jak powiedziałem, na stronie 146. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata Tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wieczór napełnił swoim blaskiem, i mroki nie zgasiły życia, kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem, chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Rzekła Maryja. Co znaczy to pozdrowienie? Tak stworzyło się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie ruszy mojego dziewictwa. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serca, jaśnieje przykazanie Pana i oświeca oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze na złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędu przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. Zanim jak lew ktoś nie porwie, nie oszarpie mojej duszy, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce. Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga. Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie, podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, powstań na sąd, któryś zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Panie, sędzia narodu, Panie, przyznaj mi słuszność według mojej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustali nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Bóg jest dla mnie tarczą, On zbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg co dzień pałający gniewem. Jeśli się mnie nawrócą, miecz swój wyostrzy, Bóg napnie i w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie,
brzemienny jest od ręką i pocztem rodzi. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował. Złość jego obróci się na jego głowę, a własny gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pozytywnych relacji z uczestnikami rynku sportowego, a kibicami. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotny deszcz i śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni na pozostałym obszarze. Jedynie nad samym morzem dziś na termometrach do 4 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Nas czuwających na mównicy i z radością głoszących Jego chwałę, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Pan. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem glicerynu. Mały opakowanie, aż 500 dolarów. Bez zadań. Oczywiście jest gra polityczna, każda partia w swoją stronę ciągnie, ale jest to bardzo niedobre dla funkcjonowania państwa, bo jest stan zawieszenia, stan awaryjny. Mamy zresztą, co ciekawe, bo odsunięto, to właśnie sprawowałby funkcję premier, ale premier na początku listopada został zdymisjonowany przez panią prezydent, tylko że nie znaleziono innego kandydata. Tak więc on też jest na wylocie i jest to człowiek bez doświadczenia zagranicznego. On teraz pierwszy raz jako reprezentujący swoje państwo pojechał do Peru na szczyt APEC. Sytuacja absolutnie beznadziejna politycznie i wydaje mi się, że wszystkie strony doskonale sobie zdają z tego sprawę i to jest właśnie decyzja w tej sprawie rozegra się w gabinetach politycznych. No właśnie nie na ulicy, zupełnie ulica. Przepraszam, że może tak, bo niektórzy są czasem uniesieni tym widzą, bo to gigantyczne wrażenie robi, to są największe protesty od lat, może i w historii, ale co z tego? Co z tego? Pańskiego sformułowania chciałbym nawiązać, powiedział Pan, że wszystkie strony tego sporu, czy tej gry właściwie zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji i wiedzą, jak kosztowna może być ta gra. Czy na pewno wszystkie strony, czy na pewno ten tłum tysiące Koreańczyków, którzy protestują w Seulu, zdają sobie sprawę również z tego, że to jest właściwie cyniczna polityka. No, z tych relacji moich znajomych wynika, że Koreańczycy nie do końca rozumieją. Może to za dużo powiedziałem, bo nie chciałbym tak rzucać wszystkich protestujących do jednego worka, ale są strasznie rozemocjonowani i wydaje się, że dla nich celem teraz jest, żeby za wszelką cenę odsunąć panią prezydent. A co będzie dalej, ja to się zobaczy. No przecież pani prezydent została jeszcze 15 miesięcy kadencji. Wybory, bo ona byłaby do lutego 2018 roku. I wybory, gdyby zgodnie z planem, powinny się odbyć w grudniu przyszłego roku. Czyli mamy jeszcze rok, wydaje się, tylko rok trwania takiej przepychanki. To jest pytanie, czy społeczeństwo jest w stanie przez ten rok takiej przepychanki politycznej znaleźć kandydata, któremu będzie można zaufać. Znaczy, czy opozycja znajdzie kandydata, ale może wcale nie opozycja, może właśnie partia rządząca, która wyraźnie teraz pokazuje, że chce się odciąć od pani prezydent. Więc domyślam się, że dla słuchaczy to wszystko jest tak niesamowicie poplątane, ale musimy uwzględniać to, że jedno to są tłumy, emocje, narracja, że pani prezydent uosabia wszelkie patologie życia politycznego Korei Południowej, a drugie to realna, brutalna, cyniczna polityka. Naprawdę, to jest takie, to co teraz widzimy, to jest takie południowo-koreańskie House of Cards. I sytuacja wygląda tak, że na ulicach Seulu protestują mieszkańcy Korei Południowej, a z drugiej strony w zaciszu gabinetów trwają szachy polityczne, czy warto rzeczywiście wdrażać procedurę odwołania z rządu prezydent Park, czy niekoniecznie. O skomplikowanej sytuacji polityczno-społecznej w Korei Południowej Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska Azja, Ośrodek Badań Azji w Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Dziękujemy ślicznie.
Jest 14.30. Ta wizyta jest modelowym przykładem dobrego współdziałania. Na początek powiem o spotkaniu Andrzeja Dudy z Joachimem Gołkiem w korpusie NATO w Szczecinie. W serwisie Ukrainy były prezydent Wiktor Janukowicz z zarzutem zdrady państwa. Na koniec powiemy o nowych połączeniach lotniczych z Polski do Japonii. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Okulińska, zapraszam. Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Joachim Gauck odwiedzili stanowisko dowodzenia kwatery głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie. Zapoznali się z misją korpusu, jego zadaniami i statusem. Rozmawiali też na polsko-niemieckiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda powiedział po spotkaniu, że Wielonarodowy Korpus jest przykładem dobrej współpracy. Wspólnota działania w ramach bezpieczeństwa regionalnego, ale także w ramach bezpieczeństwa europejskiego i światowego to modelowy przykład współdziałania, powiedział Andrzej Duda. Prezydent poinformował, że rozmawiał z prezydentem Joachimem Gaukiem m.in. o zacieśnieniu współpracy między NATO a Unią Europejską oraz o współpracy polsko-niemieckiej po przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Andrzej Duda przypomniał, że spotkanie w Szczecinie odbywa się 25 lat po zawarciu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni. Zapewnił, że największy polski sąsiad Niemcy to sąsiad z Polski. Wicemarszałek Senatu zapowiedział, że Senat, który rozpoczyna dzisiaj czterodniowe posiedzenie, zajmie się m.in. ustawą utrzymującą na obecnym poziomie kwotę wolną od podatku. Adam Bielan powiedział w radiowej jedynce, że Senat będzie dążył do podwyższenia tej kwoty. Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał minimum egzystencji w Polsce. Wynosi ono nieco ponad 6,5 tysiąca złotych rocznie. Zdaniem wicemarszałka Senatu, osoby, które osiągają takie dochody w skali roku, nie powinny płacić od nich podatku. Kwotek ponad trzykrotnie dla osób najniżej zarabiających, to będzie kosztowało budżet, to nie będzie na Ukrainę do budżetu. To nie jest tak, że tutaj właśnie zabieramy jednym, a dajemy drugim, to będzie kosztowne dla budżetu. My mówiliśmy o tym również w kampanii wyborczej, więc to jest realizacja kolejnej obietnicy. 15 listopada Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje, że kwota wolna od podatku w przyszłym roku pozostanie na tym samym poziomie. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Wiktor Janukowicz z zarzutem zdrady państwa powiadomił o tym prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko podczas wideokonferencji z byłym ukraińskim prezydentem. Wiktor Janukowicz jest na terytorium Rosji, ale uczestniczy za pośrednictwem internetu jako świadek w ukraińskim procesie byłych ukraińskich milicjantów. Prokurator Jurij Łucenko przybył na salę rozpraw kijowskiego sądu. Z sądem za pomocą wideokonferencji połączył się też Wiktor Janukowicz. Zdrada państwa oraz zamach na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Takie zarzuty usłyszał od prokuratora generalnego ukraiński eksprezydent. Janukowicz Wiktor Fedorowicz Janukowicz na to, że 1 marca 2014 roku specjalnie zwrócił się do prezydenta Federacji Rosyjskiej Putina z prośbą o wprowadzenie rosyjskich wojsk na terenie Ukrainy, co doprowadziło do poważnych następstw w postaci pogodzenia suwerenności i integralności. Może być ich radziony, jak zapłacisz, to musi zareperować. Łucenko dodał, że zdrada Janukowicza doprowadziła do śmierci ukraińskich żołnierzy i cywilów, ale też do wygnania z domów niemal 2 milionów mieszkańców Donbasu. Ukraiński prokurator generalny podkreślił, że w najbliższym czasie zarzuty no będą formułowane w akt oskarżenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od 1 grupnia pasażerowie lotu będą mogli łatwiej dostać się do trzech japońskich miast. Sapporo, Sendai i Fukuoka. Polski przewoźnik podpisał umowę z japońskimi liniami lotniczymi ANA. Dzięki porozumieniu pasażerowie lotu podróżujący z dowolnego innego miasta w Europie mogą, korzystając z bezpośrednich rejsów do Warszawy, Tokio, dotrzeć nie tylko do stolicy Japonii, ale też innych japońskich ośrodków biznesowych. Rzecznik PRL LOT Adrian Kubicki wyjaśnił, że dzięki współpracy pasażerowie, którzy chcą dotrzeć do Japonii z dowolnego europejskiego miasta, które jest obsługiwane przez polskiego przewoźnika, będą mogli odbyć podróż na jednym bilecie wystawionym przez naszego przewoźnika. Wszystkie te połączenia będą miały tak zwane połączenia odlotu. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni powyżej zera na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany północno-wschodni i północny. A kolejne informacje dnia na naszej antenie o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowa,
Zaskoczyły panią wyniki naszych badań? Nie, to na nas miecz potrząsa wzniesiona. O poezję, ostatnia linia Polski. Czyli w jakimś sensie nieważne, przepraszam, co mówią eksperci, którzy zapewniają, że teraz sytuacja się zmienia, że rynek pracy zmienia się na plus dla pracowników, ludzie swoje wiedzą. Zawsze tak jest, że ludzie swoje wiedzą, bo oceniają to ze swojego punktu widzenia, zanim jakby sytuacja rzeczywiście na miejscu dotrze do świadomości ludzi, to trzeba na to czas. I rzeczywiście jest taka sytuacja, co się zmienia na rynku pracy, staje się coraz bardziej... Oj, przestania, nie chcę słuchać Zelewskiego, Zelewski, co wyrastają jak z ziemi, nie wyrastają jak z ziemi, kurą nad nami. Z tego badania, o którym pani mówiła, wynika, że 3/4 osób ocenia sytuację na rynku pracy, czy oceniało w zeszłym roku sytuację na rynku pracy jako raczej złą. Z badania przeprowadzonego dla Polskiego Radia 24 wynika, że ponad 70%, czyli mniej więcej 3/4 powiedzmy, wolałoby pewną pracę, nawet z niższym wynagrodzeniem, niż pracę na umowie, która takiej pewności nie gwarantuje. Przede wszystkim stabilność. Tak można odebrać. Wydaje mi się, że tak. Pamiętajcie, były już takie czasy. Teraz tylko on się powtarzał. Gdy za granicą żył wielu A może fakt, że tak wiele osób wybrałoby jednak opcję praca na etacie plus niższe wynagrodzenie niż opcja bez takiej gwarancji stabilności, wynika z faktu, że przez wielu ostatnich lat etat był czymś dla wielu nieosiągalnym. A nie tylko czekać na łaskę z nieba. Bo teraz jest w sumie linia mysia i niby ludzie czekają na łaskę z nieba, ale ja wiem, ta łaska z nieba sama nie przyjdzie, jeżeli człowiek nie będzie robił czegoś. Ludzie też mają takie swoje marzenia, że chcieliby mniej, ale w końcu przestać się martwić, co będzie za 2 miesiące. Z drugiej strony, to właśnie młodzi często powtarzają, że nie chcą się wiązać z pracownicą. Ja podejrzewam, że masz zły humor, bo z tym Stanisławem już będą nici.